Siema, typy zada kolejny wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich swoich miłośników wędkarskich wypraw na najnowszy film oto z tego miejsca. Jak widzicie sami, miejscówka wolna, więc postaram się dla Was nakręcić jakiś materiał oto z tego miejsca. Celem na dzień dzisiejszy jest złowienie czegokolwiek i pokazanie to, jak najlepiej potrafię na moim filmie. Celem także jest ujęcie brań, czyli wziąłem drugą kamerę, tak aby ująć brania, sygnalizację brań na swingerach i zobaczymy, czy uda się, czy osiągnę cel, czy coś złowię. I tak mówię, dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc łowimy dalej i jest pytkę. Na tą godzinę, drodzy Państwo, jest godzina 4:20. 8 czerwca 2021, wtorek i dzień wolny od pracy poświęcimy oto na tym pięknym miejscu. Więc nie przeciągając już, rozkładam się szybciutko i zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc, drodzy widzowie, kawka, herbatka, ciasteczko, browiec lub ewentualnie szulga, jak ktoś lubi jarać, i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Zapraszam serdecznie na najnowszy film w moim wykonaniu. I jedziemy i jest... Pytę! Ok, zestawy zarzucone. Ja teraz zrobię sobie jakoś, ogarnę drugą kamerę, bo moim celem na dzień dzisiejszy jest nagranie jak najwięcej wskazań brań. A czy uda się, zobaczymy. Tylko statyw mi pękł, źle odkręciłem, pękło. I teraz będę musiał jakoś tą kamerę przymontować. Tylko muszę tu oderwać, żeby to wsadzić, tak żeby nie wypadło. Zobaczę, może w tej pozycji mocno skręcę. Ok, daję radę. I tak mówię, moim celem na dzień dzisiejszy jest powędkować sobie, ale dla Was taki cel sobie narzuciłem, nagrać kilka brań, jak swinger idzie do góry. Bo nie ma to jak pooglądać sobie brania ryb, tak dla ludzi, wędkarzy, którzy wędkują na spławik, najważniejsze jest, a spławik się chowa, idzie na dno. Dla federowców drgająca szczytówka, jak się wygina, wskazuje, a dla gruntowców, tak ja dzisiaj to wędkuję, sygnalizacja brań w postaci swingerów, jak bomba idzie do góry, i tak to ma mniej więcej wyglądać. Więc montuję drugą kamerę i zobaczymy, czy uda się nagrać jakieś fajne branko i cholerybki. Więc, drodzy Państwo, zapraszam dalej na mój film. Zanęta przygotowana, odmroziłem
z ostatniego wypadu na stowarzyszeniu. Zostało mi bardzo dużo zanęty, więc odmrożona. I posiedzimy do południa przynajmniej, a jak dobrze pójdzie, to może i do wieczorka. I zobaczymy, zobaczymy. Powiem od razu, jedna wędka jest na pelet 8 mm, a druga jest na cukiereczki, pezowe cukiereczki. Tak ja to nazwałem, drodzy Państwo. I zobaczymy, gdzie będzie najpierw pierwsze wskazanie. Tu mamy cukiereczki, a tu mamy pelet. Zamontuję teraz kamerę i zobaczymy. Gdzie będzie pierwsze wskazanie. Więc sprzęt skierowany na sygnalizatory. No i oby jakieś branie było, nie wiadomo czy mi baterii, czy mi czasu, czy mi karty starczy. No ale się nagrywa. No i odpoczywamy wędkując. No i zobaczymy co jak. Zapowiada się dzień ciepły. No miejmy nadzieję, że brania rybki dopiszą i jakoś fajnie spędzimy czas nad wodą. Nie brałem siatki dzisiaj, bezpośrednio ryby będziemy wypuszczać. Oczywiście jak będą, bo nie bądźmy tacy pewni. Może nic dzisiaj nie skubać, różnie w życiu bywa, ale dopóki przynęta w wodzie mamy okazję coś złowić, więc czekamy na pierwszą rybkę. Pierwsze branie. Jest bajecznie. Ptaszki śpiewają. Odpoczynek nad wodą. Jest bajecznie, drodzy widzowie. Nie inaczej. Więc drodzy Państwo, mamy pierwszą rybkę. Nieduża, ale coś tam siedzi. Zobaczymy tylko co. Mogłaby być płotka. No ale jest pan Lesio. I mamy pierwszą rybkę. Wyholowaną, czyli taki Lesio, który wraca, a my przerzucamy zestaw. I wędkujemy dalej. Więc druga ryba, tym razem teraz na pelet, bawiło się, bawiło, jak widzieliście sami. I coś niedużego. Zobaczymy co. Tym razem. Podleszczyk, jak to mówię. Podleszczyk to jest taki mały leszczyk.
taki ze 40-35 deko. Zobacz, więc rybce zwracamy wolność, płyń baja i wędkujemy dalej. Trzecie branie, a się nie zapięło. Ale odjazd był konkretny. Przynęta jest, więc przerzucimy zestaw i zobaczymy, co będzie dalej. Nie zapięło się, co zrobić, więc przerzucamy. Przerzucamy na zestaw. Machaj, będą ryby, będą, z tym, że na pewno pyzuś, nie na pewno, do klipa. I wędkujemy dalej. Więc odjazd, trzecia rybka, czwarte branie i odjechało konkretnie, jak widzieliście, tylko zobaczymy, co. Coś niedużego, prawdopodobnie leszczyk będzie. Ale branie było fajne. I tak mówiłem, lesio taki 40 deko. 400 gram. Haczyki zadziorowe, woda PZW. I tak, tak, drodzy Państwo, mi się teraz przypomniało, bo używam haczyków zadziorowych na wodzie PZW. I mam takie do Was pytanie, bo coś mi się ostatnio obiło, że jakiś youtuber z Wrocławia, coś mi się tak odbiło, podobnież łowił na komercji, gdzie stosuje się haczyki bezzadziorowe, zakaz jest zadziorem na wędkowanie na tej komercji, i nakręcił podobnież jakiś film, gdzie łowił ryby, a ktoś z widzów zwrócił mu uwagę, że łowi na, w komentarzach mu napisał, że łowi na bez, z zadziorem haczyki na łowisku komercyjnym, gdzie jest zakaz używania haczyków zadziorowych. Napisał mu to w komentarzu. Ktoś mi to opowiadał, ale już nie wiem kto. Tak mi się obiło. I zwrócił mu uwagę. Tamten pousuwał, wyłączył komentarze. No i nie wiem, czy to prawda. Jak ktoś coś słyszał na ten temat, niech da mi znać w komentarzach. Sam bym obejrzał ten film, gdzie łowił ten kolega z Wrocławia, youtuber, na komercji haczykami z zaciorem. To jak ktoś wie, o kogo chodzi, to dałby mi znać. Sam bym obejrzał ten film.
A ja tak mówię, tak jest, haczyki z zadziorem, woda PZW, więc nie ma konieczności używać haczyków bezzadziorowych. Dobrze, ok. Branie nagrane, rybka nagrana i jest w pytkę. Przerzucam zestaw. Więc drodzy widzowie, godzina 6:46, coś się dzieje, zobaczymy, łowienie z marszu, woda PZW, nie inaczej, więc musi tam trochę, w miejsce wyznaczone na klipie, trochę towaru wpaść, żeby wabić te rybki z tej wody PZW, no i zobaczymy, co uda się jeszcze połowić, więc machaj, będą ryby, będą, z tym, że nie na pewno pyzuś, nie na pewno, ale już są, zaznaczam na klikie, na, zaznaczam rybki, mam trzy sztuki i zobaczymy, ile uda się złowić, jaki rodzaj gatunku i różne. No widzicie? Za czym może będzie jakaś różnorodność gatunków, no bo na razie same leszczyki, czyli 3 sztuki, no i zobaczymy, może jakiś karpik się trafi, linek, karaś, płoć, wzdręga, zobaczymy, co uda się połowić, więc wędkujemy dalej, czekając na kolejne wskazanie i kolejną rybkę. Więc tak, przysłowie mówi, machaj, będą, ryby będą. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Więc jeszcze 4. ryba. Branie intensywne, nieduży leszczyk. Tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. Może wejdą te większe leszki, ten też taki przyzwoity. Zobaczcie, patelniaczek. I taka przyzwoita sztuka wraca. Przerzucamy zestaw i wędkujemy dalej. Jest bajecznie, drodzy Państwo. Nie inaczej, bajecznie.
A więc piąta rybka, jak widzieliście, branie intensywne. No jeden kolor przynęty mi na razie łowi. Tutaj założyłem cukiereczka różowego, a tu piaskowa. Cały czas jeden rodzaj, jeden kolor przynęty łowi. No i co mamy tym razem? To samo lesio. Piąty. Tam drapieżnik uderzył w okonia prawdopodobnie. Taki patelniaczek przyzwoity. Jak widzicie, tak mówię, baja. Kolor piaskowy, przynęty, nie ostrasza ryb i na to dzisiaj mam przeważnie rybki, czyli piąta na jedną wędkę. Tam ściągnąłem pelet i założyłem cukiereczka różowego. A tu ta piaskowa, która daje radę. Więc przerzucamy zestaw. Nabijamy podanik, przerzucamy zestaw i wędkujemy dalej. Jest bajecznie, drodzy Państwo, bajecznie. Cisza, spokój, obcowanie z naturą. Ptaszki śpiewają, jak słyszycie, i jest w pytkę. Drodzy Państwo, jest godzina 8. Na tą chwilę mam 5 sztuk, 5 leszczyków. No i słabo, słabo z braniami, ale miejmy nadzieję, że coś ruszy. Nie przerzucam dość często z tego względu, że chcę nagrać branie, więc nie przerzucam często, tylko czekam. Niebieska na razie więcej dała mi ryb, czyli prawa, niż zielona, no ale zobaczymy, może się ruszy, oby. Więc czekamy, wędkujemy, odpoczywamy i jest w pytkę. Jest coś na różową, tylko zobaczymy co, ale prawdopodobnie też leszczyk. Więc podbierzemy rybę. Szósta sztuka. Szósta. I tak, takie mówię, przyzwoite patelniaczki. Zobaczcie, jaki ładny skusił się na różową przynętę. Płyń, baja, przerzucamy zestaw. Ok, wędkujemy dalej, jest w pytkę. Thank you.
sama ryba. Widzieliście intensywne branie, później opadało i później znów do góry jazda. I mamy prawdopodobnie znów leszczyka. Na różową przynętę. Walczy o życie. No i taki patelniaczek wraca. Siódmy. Wędkujemy dalej. A więc, drodzy Państwo, na razie słabo jest z braniami. Wziąłem maczetę. Jak widzicie, i wytniemy trochę miejscówkę, oczyścimy tak, aby Karol, jak przyjedzie ze mną na następny raz, miał jak wędkować. To musimy trochę ją oczyścić. No ale muszę zdjąć, widzę, spodnie. Więc wbijamy się. Nie ma to tamto. I jedziemy.
myślę, że starczy. I tak to mniej więcej wygląda. Okej. A więc ósma rybka, coś się dzieje, no jakieś tam wskazania są, jak widzicie, brania mocne, uderzenia i dominuje jedyny gatunek ryby, to leszczyk. I mamy znów leszczyka, widzicie, ósmy. Więc baja. Przerzucamy zestaw. Więc zmiana przynęty na żółtą, tam dalej piaskowa. Coś mi tutaj, drodzy Państwo, przypłynęło. Muszę to wyciągnąć po grillu, który rzucił. Przy okazji wyrzucę puszkę. Później wyniesiemy to do kosza, jak będziemy schodzić z łowiska. I tak to mniej więcej wygląda. Wiaterek się zrobił, słonko wyszło, a my siedzimy i obserwujemy, pilnujemy, wędkujemy. Miejmy nadzieję, że coś jeszcze fajnego się złowi. Oprócz tych leszczy chciałbym złowić jakiś inny gatunek rybki. No ale zobaczymy, jak to się dalej ułoży, więc zostańcie ze mną i zobaczymy, co dalej pyknie.